Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, to jest moja książka Jest OK, to dlaczego nie chcę żyć, którą napisałem z Małgorzatą Serafin i którą wam cały czas niezmiennie polecam bardzo. A tu jest mój gość, Rafał Borowski z Trójmiasta. Witam serdecznie. Zacznę od końca, można powiedzieć, twojej wiadomości, którą mi przysłałeś, bardzo długą, bo temat jest, wydaje mi się, tak gruby, że ja zacznę, a ty już później opowiadaj. Jestem po 18 detoksach, 3 terapiach, ponad setce ISP, wytrzeźwień, transfuzji krwi, sepsy z zapaleniem płuc i po zapaleniu mięśnia sercowego. Wszystko pod wpływem. To, czego tutaj nie ma, to, że też z powodu nadużywania straciłeś nogę. Dzisiaj jesteś tutaj, przyszedłeś o kulach, ale masz protezę. I tak z tego, co wnioskuję, do 20 roku życia, kiedy jeszcze miałeś założyć rodzinę, rysowała ci się fajna kariera zawodowa, wszystko w swoim życiu było, wszystko zapowiadało się w ogóle spoko, nie? I nagle co się stało? Nagle. No więc właśnie, ja może tytułem wstępu najpierw powiem 3 zdania w ogóle, z jakiej rodziny pochodzę, bo pochodzę właśnie z przepełnionej miłością rodziny, w której w ogóle nie istniał alkohol. Jak już to lampka wina przy Wigilii, bo mój tata Adam, no to wypada. I no właśnie, za parę dni mamy Dzień Matki, a moja mama zmarła. Ja miałem życie beztroskie. Ja miałem się tylko uczyć, miałem jakieś tam zespoły garażowe, więc rock and roll, randki, szkoła i nic poza tym. Ja chodziłem do szkoły łączności, to elektronika mnie interesowała, to była moja pasja. No i jest normalna sielanka, zwyczajny dzień. Przychodzę sobie z randki, 20-latek, i przychodzi listonosz i mówi tacie, że mama zmarła w Dzień Matki. I to jest o tyle ważne, ja jeszcze tutaj nie wpadam w jakąś panikę, ale nie umiem się szybko, tak długo odnaleźć. Bo to jest niespodziewana śmierć. To jest bardzo niespodziewana. No 47-letnia kobieta, zdrowa, jeszcze pomachałem jej, jak to tam młodzież robi, że już tam bez żadnego obściskiwania się, dobra, tam nara, za 2 tygodnie się widzimy. Nie? Także to był taki strzał, że ja od razu padłem na kolana, ryczałem. Umarła mi bardzo ważna osoba, sojusznik w moim życiu, z którą rozmawiałem na każdy temat. Pierwsza dziewczyna, a tutaj dawała jeszcze jakieś tam drobniaki na lody. Nie? Idź tam z Kasią, Asią, Basią i tak dalej. I to było bardzo ciężkie, natomiast jeszcze takie do przeżycia, nie? Że to jest ludzkie, że ktoś odchodzi wcześniej, ktoś później. Z tym się jakoś to zaakceptowałem, chociaż też było bardzo trudno. Szybko znalazłem właśnie kandydatkę na żonę, po czym miałem taką potrzebę. Oczywiście widziałem same superlatywy, same podobizny. Tak, to ona jest taka sama jak mama, tamto, nie? Wszystko mi się podobało. Chcieliśmy mieć dziecko, ożenić się, wziąć ślub. No i co? No, to rok później, wakacje. Kasia poroniła, straciliśmy dziecko, była na podtrzymaniu, ale niestety, więc ten następny test w moim życiu, później o tym teście. Ja w tym czasie, za 2 miesiące we wrześniu, w październiku dostałem pracę w pierwszej prywatnej telewizji. Jako operator kamery pokazałem swoje etiudy, właśnie kiedyś tam mama przywiozła z Niemiec kamerkę Video 8, robiłem takie klipy. Grę słów i tak dalej. To się bardzo spodobało, od razu mnie przyjęli. No i miałem tego pecha, że po miesiącu pracy był ten koncert feralny zespołu Golden Life. To było przesyłane satelitarnie na dużym ekranie, to było wręczenie nagród MTV. I tam właśnie doszło do tego wielkiego pożaru, słynny pożar hali stoczni 24 listopada 1994.
Niezwykle traumatyczne przeżycie. Ja za każdym razem, gdybyśmy mieli tak sobie gdzieś tam w spokojnych warunkach, gdybym miał ci to opowiadać, to po prostu wywołują mnie takie emocje, że ja nie jestem w stanie o tym mówić. Tam straciłeś przyjaciela, tak? No może nie przyjaciela, tylko kolegę z pracy, drugiego operatora kamery. On się cofnął. Widzieliśmy się ostatnie sekundy. On po prostu wrócił po kamerę. Trochę się później obwiniałem, że dlaczego ja jej nie wziąłem i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciężkie, bo wiesz, no oparzenia same, no to jednak, to też nie jest proste, bo to zostaje wszystko w psychice, czyli kompleks. Widzę ślady na twoim ciele, widać tak, do dzisiaj, mimo oparzenia, że to było 30 lat temu. Nie? Tak, drugiego i trzeciego stopnia, to wiesz, przykurcze, 10 lat w długich rękawach. Zaraz do tego dojdę, bo alkohol, przyzwyczaiłem się do tego, znalazłem w nim ukojenie, prawda, że aha, czyli łatwiej mi. Zacząłeś pić dopiero wtedy tak naprawdę. Coraz większej ilości, dlatego że gdzieś tam, ja tego nie robiłem najpierw celowo, ale gdzieś tam już to wdrażałem, to picie, bo było mi łatwiej. Na przykład to jest takie zwracanie uwagi na to. Ja na przykład spotkałem się rok temu z takim znajomym. On mówi, a co ty tak chowasz rękę? Nie? I ty byś też po czasie zauważył, że ja zawsze to już przez te 30 lat mam tak wryte, że gdzieś tam jestem, to chowam. Więc to było dla młodego człowieka, no wiesz, no nie byłem jakiś tam brzydki, fajny chłopak, oparzenia. No, ale to powoduje kompleksy, no bo to jednak wygląda nieatrakcyjnie. No. Stary, podpisywanie w urzędzie, to ja tylko patrzyłem, czy akurat babka już gdzieś tam jest, odwróciła wzrok, że ja mogę się podpisać. Taki to jest obciach. W tramwaju, w autobusie trzymać się. Ale co odkryłem? No pod wpływem alkoholu jednak jest jakoś tam luzik. Mniej boli. Także no moje, to wtedy też się ukróciły moje takie marzenia młodego człowieka, skoro interesowałem się fotografią, też czarno-białe miałem ciemnie, do tego właśnie potem wszedłem w film. No to może nie od razu Hollywood, ale że zaczynam od mojej prywatnej telewizji, a potem może jakieś tam większe sceny. I to było coś pięknego, bo coś nieosiągalnego dla no, nie chcę nikomu właczyć, no, dla zwykłego człowieka, nie? Że można było sobie wejść z identyfikatorem na jakieś imprezy zamknięte, typu festiwal filmów fabularnych, wywiady ze znanymi osobami, bankiety, gdzie nie każdy mógł wejść, prawda? Oczywiście nie to było najważniejsze, ja po prostu uwielbiałem filmować. Zaczynałem od takich etiud prostych, wideo 8, to były jeszcze kaseciaki i zachody słońca i tak dalej. Ale ten obraz właśnie, który został w pamięci, w oczach i ten zapach palonej skóry i włosów, jest to trauma na całe życie. I to, tego się nie da wywalić. To nie jest takie, to nie jest takie proste, to jest chyba raczej niemożliwe. Rozumiem, że w 1994-1995 roku nie było mądrego, dorosłego, który by ci powiedział, Rafał, słuchaj, może trzeba tą traumę przepracować z terapeutą. Tam był. Inne czasy były, nie? No nie, bo tutaj bym skłamał. Był dla nas w Akademii Medycznej taki doktor Borys, ale ja byłem wtedy jakoś zamknięty i nie bardzo chciałem z tego skorzystać. I znalazłem taką metodę i wydawało mi się, że jest dobra, bo jak to było wszystko na gorąco, bo ze mną przecież też były wywiady różnych tam mass mediów. Uważałem, że jak opowiem tym, jednym, tamtym, 100 razy wyrzucę z siebie, bo to każdy był ciekawy, to mi to pomoże. Ale to guzik prawda i to mi nigdy... To zawsze się działo gdzieś w głowie. I potem się okazuje, że jak już wszedłem głębiej w alkohol, dzisiaj to tak widzę, to ja tak naprawdę byłem bardzo zawsze smutnym człowiekiem. To, że byłem błaznem pokładowym gdzieś tam na Sylwestrze, gdzieś tam z kumplami czy z kuzynami, gdzieś tam, to nie byłem ja. Ja tam zawsze byłem pogrążony w jakimś gdzieś tam wewnętrznie smutku. I to rzeczywiście to potrafi odwrócić takie wydarzenie, życie. Jeżeli wiesz, jesteś, właściwie to ja nic nie musiałem. Nie? Beztroskie życie, nauka, jakiś tam zespół, randki. Przychodzisz do domu, mama nie żyje, dziecko tracimy, później pożar. Niektórzy właśnie uderzyli w alkohol, niektórzy zainwestowali, bo dostaliśmy jakieś tam odszkodowania.
jakiś tam mały biznes. I tutaj od razu się też wytłumaczę, że nie było, że ja od razu zacząłem chlać i wszystko przepiłem, bo ja wtedy się interesowałem muzyką. No właśnie otworzyłem potem tym kręciołem weselnym, wideofilmowanie wiele lat miałem, także ja wyszedłem z duchem czasu i miałem pierwszą cyfrówkę. Jakieś auto po Europie pojeździłem, ale cały czas był ten proces uzależnienia, no, szedł w złym kierunku. I ponieważ ja mogłem sobie na to pozwolić, bo byłem sobie takim, właściwie jak ma się działalność, i nigdy nie zawiodłem klientów, to będąc i kierownikiem, i wykonawcą, po prostu byłem alkoholikiem wysoko funkcjonującym. Robiłem i piłem. No. Ale to nie trwało wiecznie. No niestety. To funkcjonowanie. Tak. Kiedy zacząłeś tak się staczać, że to jest bardzo... życie już tak zjeżdżało w takie niebezpieczne rewiry? To jest bardzo trudne pytanie i ja do dzisiaj nie znam odpowiedzi, bo ja po tych fazach to ja latałem. I w górę, i na dół, i wracałem. Natomiast nie umiem znaleźć... Był jakiś taki moment, kiedy rzeczywiście nastąpiło kolejne takie tąpnięcie i spadek w dół, czy... Nie, bo wiesz, ja jakoś tak zlewałem życie. Ja nie miałem jakiegoś celu tak naprawdę. I to jest właśnie to, nie? Że ja niby nie miałem depresji, ale ten obniżony stan, no to jednak... Próbowałeś w ogóle nawiązywać jakieś takie relacje intymne z kobietami, czy się wstydziłeś? Ja miałem dziewczynę, ja miałem 5 lat po żonie. Fantastyczny związek. Do rany przyłóż było i było w dwie strony, wiesz, znasz to hasło. No Rafał jest taki świetny, taki fantastyczny, tylko żeby nie pił. No. I to było to. Ja czasami żałuję. Wiesz, to już normalna rodzina. No. I kurczę, no nie będę tu imienia mówił, ale rzeczywiście wiele rzeczy. Właśnie to wszystko. Dzisiaj ja żyję w takim, wiesz, takim chaosie, w takim mówię do pani swojej, bo ja chodzę jeszcze na terapię indywidualną. No, lubię sobie tam, fajna jest pani Ewa. I ja często kiedyś tak palnąłem, mówię, pani Ewa, bo ja nie zdążę wszystkiego zrobić. Ona mówi, no przecież panie Rafale, pan i tak nie zdąży. No tak. Cały czas ta niecierpliwość, wiesz, chciałbym tam kiedyś ktoś tam powiedział, ćpać życie, nie? No chciałbym je cały czas czerpać i jest ten taki niepokój, także zupełnie, no wiesz, dzisiaj jestem zdziwiony czasami właśnie o tym mówię, że te kartki scenariusza u mnie się popieprzyły, nie? Straszliwie, że to jakby nie moja bajka i w ogóle, no bo tam się u mnie w życiu trochę więcej wydarzyło, bo okazuje się, że no właśnie i tutaj nie wiadomo jak to, wiesz, do czego się cofnąć, bo ja ci też pisałem, że byłem adoptowany. A dlaczego o tym chcę powiedzieć? Bo no jestem z dobrego domu. Są dwie siostry i teraz są te dylematy, czy jest to choroba genów, czy nie. A to zależy. To jakby no więc tu właśnie, ma, bo tu to nie są, ma prostego. Tak, bo to są wzorce, tak. Są różne uwarunkowania, które mogą sprzyjać, ale nie ma reguły. No i właśnie. I ja żyłem sobie tak do 17 roku życia. Miałem przebłyski, bo miałem jakieś obrazy. Bo mnie wzięli, ja byłem krótko w domu dziecka, około 2 miesięcy. Miałem 4 latka i miałem jakieś obrazy. I cały czas mówiłem, że chcę mieć siostrę Kasię. No, ale sobie dawałem spokój, coś tam wiedziałem, mi rodzice tego nie mówili. I któregoś razu właśnie pytam mamy, mamo powiedz, jak to tam było, bo ja coś pamiętam. Jak będziesz miał 18 lat, to porozmawiamy. Ale ja potem nigdy jej nie zapytałem. Ja tak kocham swoich rodziców, no mamy już nie ma, ja tak ich kochałem. Wiedziałem też, miałem taką jaźń, że nie warto szukać, bo możesz się zawieść. Ty wejdziesz tam, a chcesz, zresztą chyba, o ile dobrze pamiętam, mnie zapytała i mówi, a chcesz poznać? Przecież ty nie wiesz, na kogo tam trafisz. Nie? A może to pijacki dom i tak dalej. Mm-hmm. I rzeczywiście, tam właśnie nawet chyba dzieci z dworca zoo, czy coś tam oglądałem, czy czytałem różne rzeczy i że nie warto. Ja nigdy ich nie chciałem poznać, bo ja uwielbiałem, i jestem tak wdzięczny swoim rodzicom, że się w głowie nie mieści. Z czego się wzięła twoja bezdomność?
Bo tak mówiłeś, że w sumie to miałeś takie falowanie. No tak góra, dół, góra, dół. Tak, ja bardzo dużo lawirowałem. Ale nie przypijałeś do końca wszystkiego. Lawirowałem straszliwie, latałem po tych fazach. Ja nie miałem żadnego celu, nie wiedziałem właściwie. No, każdy związek traciłem przez to właśnie, że piłem. Wszystko byłoby fajnie, tylko i aż to. I straciłem, okradli mnie, straciłem sprzęt wideo, przestałem już nagrywać. Ostatnią rzecz, którą zrobiłem, to właśnie w 2005 roku, ale to już pod dobrym wpływem alkoholu, film na Festiwal Filmów Niezależnych do świętej pamięci Jacha Paszkiewicza. Dostaliśmy wyróżnienie. To była ostatnia rzecz, którą taką artystyczną jakoś zrobiłem. I w tymże też roku miałem pierwszą terapię. I teraz tutaj jest fajna rzecz taka, że... Sam na nią poszedłeś, czy ktoś cię przymusił? Ja na jedno byłem... No właśnie, i to jest najgorsze, że ja nie wiem, czy na tej... Bo ja byłem na trzech terapiach. Jedną to mnie zmusił tata. No, nie byłem wcale na niego zły, bo się nie dziwię. Tylko, że ja jej nie pamiętam za bardzo, bo ja no, tam na odwal chodziłem. Natomiast tak rzetelnie skończyłem w 2005 roku właśnie na Srebrzysku, tam w Gdańsku. I poznałem tam takiego człowieka, którego dzisiaj też znam, bo niedaleko mnie mieszka, 30 kilometrów. I spotkaliśmy się w tym samym miejscu, tylko że ja jeszcze musiałem robić eksperymenty przez tyle lat, a jemu dała właśnie ta jedna terapia, to wyszedł dzięki sobie, bo się zaangażował w nią, prawda? No i później nadal piłem, bo nie wiedziałem, co ze sobą zrobić tak naprawdę. Dostałem już tam w 10 roku, jak babcia zmarła, dostałem po niej mieszkanie, już miałem zapisane jako nastolatek. I właściwie to tam się zaczęła coraz większa pompa. Bo to, no... Ja jestem dzisiaj zdziwiony, bo nie wiedziałem... Dzisiaj nie wiem, dlaczego tak było. Że ja się tak zatraciłem, że piłem coraz więcej, zupełnie bezmyślnie. Ja chciałbyś w uzależnieniu logikę jakąś znaleźć? No właśnie, no nie ma logiki. Z automatu. Ja mówię, po co ja tam łaziłem? Po co tam chodziłem? Stroniłem wszak od elementu, od jakichś melin, bo ja byłem taki niebieski ptak. Ja sobie sam piłem, sam łaziłem, ewentualnie w jakąś tam dwójkę czy trójkę. No ale właśnie, straciłem jeszcze ten sprzęt wideo, już później nie miałem tej swojej działalności. Byłem zaangażowany bardzo w tym swoim pijaństwie. W 2013 roku ponownie, to już w Smarzynie, w takim fajnym ośrodku, ukończyłem terapię i tam rzeczywiście, jak ją skończyłem, sam sobie przedłużyłem. Bardzo mi się podobało, to była ciężka terapia, bo łącznie z pracami gospodarczymi, sprzątanie, palenie w piecu, gotowanie i tak dalej, i tak dalej. I ja sobie zrobiłem 2 razy po 2 miesiące, wtedy było po 8 tygodni. Ale wyszedłem któregoś razu na przerwie i ja mówię do kumpla, ty Paweł, ja tego nie czuję. Ja wyjdę, ja będę pił. I tak było. Za parę tygodni piłem dalej. I to jest właśnie ten punkt, który jest, wiesz, dzisiaj mi się łatwo na to patrzy, ale jest to trudne komuś wytłumaczyć, bo właśnie ja dzisiaj tak mówię, no ktoś tam fajnie jak zrobi pierwszy krok, że w ogóle gdzieś tam szuka jakiejś pomocy na grupach na fejsie, czy gdzieś tam na kanałach, ale przede wszystkim trzeba wiedzieć, po co chcę nie pić. Jeżeli ja nie wiem, po co ja chcę nie pić, to wszelkie naciski z lewej, z prawej, jakiejś tam tutaj otoczenia, nic nie zmienią. Natomiast jest to dobre, że jeżeli im więcej dostanę kiedyś sygnałów, to ja to pamiętam, że tam mówiła mi kiedyś już ciotka, Rafałku, czy ty nie za dużo pijesz, że jakiś kuzyn nawet, z którym przecież też się bawiłem i tak dalej, tylko że oni wszyscy mają rodziny, pokończyli studia i są ułożeni, też mówił, Rafał, przeginasz, że robisz przykrość komuś i tak dalej, i tak dalej. No. I teraz jak już wiemy po co, i mamy jakiś cel czy cele, plan awaryjny, plan B, a nawet i C, no to wtedy ma to sens. Wtedy rzeczywiście idzie to łatwiej. No i podstawowy, najważniejszy warunek. Już nigdy, to jest tylko i aż. Nigdy nie sięgnę po alkohol. No to lepiej nie myśleć w takich kategoriach wcale.
No to mnie, właśnie. Mnie nauczono, żeby nie myśleć o tym, że nigdy, bo perspektywa nigdy jest tak przytłaczająca i przepotwornie przerażająca, że na początku dla chorego mózgu alkoholika to jest studnia po prostu bez dna. Ale tu nie ma kompromisu. Albo tak, albo popełniam powolne samobójstwo. Dzisiaj, no. Ja nie lubię tego. Ja nie piję do śmierci, dlatego że ja już mam tą jaźń, że ja już nie mogę wypić. Wróćmy do tej twojej bezdomności, bo znowu odbiegłeś od tematu, mam wrażenie. Któregoś razu przyszedł list o eksmisję. No i musiałem w ciągu miesiąca, jeszcze poprosiłem. Nie płaciłeś rachunków? Nie, to dlaczego? Jeszcze inaczej wygląda. To, że nie płaciłem, to też, ale to ja osobiście nie dostałem tej informacji. To brat mnie usunął, który nigdy nie widział, jak mieszkam i nigdy tam nie był. No. Ale nie wiem, jak to zahachmęcił, ale po prostu było jedno wezwanie do sądu. Ja tam byłem. Dzisiaj się dziwię. W ogóle nie walczyłem, może nawet się nie dziwię, tylko po prostu jakoś tak jest, wiesz, z głową podniesioną, czy... Z taką dumą alkoholika. Z dumą alkoholika, że... Ja się nie będę prosił, tak? No tak, że zasłużyłem właściwie, a teraz już mogę opuścić głowę i stąd wyjść, bo zasłużyłem. I co, ci byś tak wyleciałeś po prostu na ulicę? No tak. Poprosiłem miesiąc, żebym sobie mógł znaleźć pokój w tym czasie. Oczywiście wiesz, że to było tylko przedłużka, mm-hmm. żebym miał gdzie pić. I tutaj mi się zawsze tak kojarzy taka scena filmowa, wiesz, jak już biorę plecak i taka zawsze scena w filmach, w kryminalnych jest, nie? Wychodzi facet z więzienia, brama się zamyka i ty nie wiesz, w lewo, w prawo, parę drobniaków. Nikt tak, nie czeka. Nikt nie czeka, to jest tak przykra sprawa. I to właściwie wiedziałem, jeszcze tego czasu nie odliczałem, ale wiedziałem, że się kończy ten miesiąc i muszę gdzieś iść. No i gdzie poszedłeś? Do pociągu, byle jakiego. Czyli wiesz, ja nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Nie interesowały mnie różne jakieś tam środowiska dworcowe, grupki i tak dalej, żeby szukać u nich. Ja się zawsze bałem od dziecka takich rzeczy. Mhm. Jakiś, wiesz, ktoś z scyzorykiem albo jacyś wulgarni i tak dalej, to ja, aha, dziękuję, przechodzę na drugą stronę ulicy. I moja pierwsza bezdomność to były właśnie pociągi dalekobieżne. No bo miałem noc z głową, póki miałem dowód osobisty, czyli na tak zwany ten wypisywany, no mandat po prostu. Mhm. I wiesz, Wrocław, Kraków, te wszystkie tam południowe miasta, tam się pokręciłem cały dzień, bo to najgorsza zima była, to wiadomo, że zimą i jesienią. To był listopad akurat. I taką sobie znalazłem drogę na bezdomność. Natomiast wiesz, potem nie miałem już dowodu. No klatki schodowe też były. Kątem spałem u kumpla na mieście, ale musiałem też opuszczać, bo do niego przychodziła dziewczyna. Że to nie było, no nie było za różowo. Bezdomność też jest taka, potrafi wciągnąć, bo poznawałem bardzo dużo różnych fajnych ludzi, typu artyści, nieprawdopodobne osobowości, właśnie te artystyczne, czy jakieś tam, czy nawet pisarza, czy innego inżyniera. I to może wciągnąć, ale to nie chodzi o to, że cię wciąga, to, że możesz dostać na wędkowaniu jakiś szmal czy jedzenie, bo to nie o to chodzi. Podobała mi się, bo trafiłem też do ośrodka dla osób bezdomnych po amputacji. Chodzi o zaopiekowanie się tobą przez obcych ludzi, że poznałem tą życzliwość, empatię. Naprawdę, naprawdę, no przynajmniej Polacy, bo nie wiem, jak jest za granicą. Wiesz, no, troszczyli się. No, co byś chciał w tej bezdomności jeszcze się dowiedzieć? Bo... Ja chcę o twoim uzależnieniu rozmawiać. Tam bezdomność jest jakimś elementem, jak rozumiem, ale... Tak. No, ale piłeś, rozumiem, cały czas, tak? Nie miałeś pracy? Nie. Nie pracowałeś, tak? Jeździłeś po Polsce albo spałeś gdzieś tam na klatkach schodowych. No, ale jakoś funkcjonowałeś, tak? Jakoś miałeś co zjeść czasem i rozumiem, że miałeś co pić, tak? No to wiesz, to napicie zawsze jest. Właśnie na moje nieszczęście i z moją kulturą, bo to ja im więcej piłem, tym było lepiej uwędkować coś. To było moje nieszczęście, bo to nie był problem, nie? Za co pić i za co zjeść. Natomiast no, to nie było jakieś, wiesz, no... Ja byłem już tak zdołowany, bo tutaj właśnie można też mówić o tym dnie.
prawda? Bo niektórzy, tak powszechnie się mówi, że każdy musi każdego musi dopaść dno, każdy ma inne i tak dalej. Nie? Jeden wystarczy, że się gdzieś tam będzie przewracał pod klatką schodową, on już uzna, że od tego czasu już rzuca alkohol, nie będzie się robił z siebie pośmiewiska. Ale moje doświadczenie mówi, że dno wcale nie musi być punktem zwrotnym do przestania picia. Bo nawet jeżeli zrobiłem sobie ten survival taki, bo jak byłem bezdomny, mówię, teraz mi się marzy, to było w marcu 15 roku, biorę namiot, kupuję śpiwór i jadę na Kaszuby. I pojechałem. Zimno jak jasna cholera. Tu mi noga gnije, bo jeszcze w 14 roku w listopadzie byłem na najmocniejszych kroplówkach, jakie w ogóle są. Ale z jakiego powodu? No właśnie rapowica, bo ja się uderzyłem się, no infantylna rzecz, uderzyłem się goleniem o ławkę, no to wiesz, łojenie wody, innych specyfików i to się zaczęło babrać. No. Okay. I rapowica, no zakażenie. I tam, gdyby nie, no nie gospodarz, gdyby nie zobaczył, gospodarz tam z wioski nie zobaczył, jak mi, co mi się tutaj dzieje z tą nogą, no to by nie wezwał karetki. To w ogóle był opcja, wiesz, dykta obok i tak dalej. Ale no z tym dykta, czyli denaturat. Denaturat, no. Co chcę powiedzieć, że to dno niekoniecznie musi być właśnie zapalnikiem do trzeźwienia. Bo jeżeli już nie mam jednej nogi, no poza tym jestem ale jak to nogę straciłeś, jak to się, jak pojechałeś na te Kaszuby, to co tam przyjechało po ciebie po jakieś pogotowy, coś takiego? No tak, no bo nie opowiedziałem tego. No więc Andrzej, o tym też jest odcinek, Andrzej mówi, że wzywa pogotowie, bo twoja noga jest czarna, bordowa. Mówię, co ty się tam wygłupiasz, nic nie będzie. Zrobił mi taką niespodziankę, przyjechali po mnie do Kościerzyny. No i pamiętam już tak trochę jak przez mgłę i lekarz się nachyla i mówi, panie Rafale, tniemy, albo idzie pan do piachu. Ja byłem zamroczony tym alkoholem. Przez no właśnie, docierało coś do ciebie tak naprawdę? Coś no idzie, coś na tyle, idzie? Że ja mówię, dobra, tnijcie lepiej tak, niż nie żyć. Nie? I to była moja odpowiedź. Myślę sobie, że na trzeźwo taka świadomość tego, że musisz stracić nogę albo tracić życie jest niewyobrażalnym koszmarem musi być. Nie wiem, ale być może tak jest. Ja tu przecież byłem a po pijaku jak? Brudny. Kompletnie miałeś to w dupie? Czy? W dupie. Ale miałem tam, no wiesz, ale miałem jednak jaźń, że nie, tak jak ludzie się wzbraniają, tylko już mówię, no tniemy, no, bo chcę żyć. A może wiesz, w domyśle pić. No, ale co, jak ci odcięli tą, ucięli ci tą nogę przy pachwinie gdzieś? Ucięli w połowie uda, bo jeszcze ten lekarz mówi, utniemy panu tak, żeby pan mógł chodzić z protezą. No i co? To jest ten plus. Wybudziłeś się po zabiegu bez nogi? No za trzy dni i do ośrodka. Dla bezdomnych? Tak. No tam to był w ogóle koszmar. To kompletnie inne życie teraz, nie? Kurczę. To jest spoko. Nie, ja, wiesz co, ja się pytam, bo ja nie wiem, no, nigdy no, nie straciłem nogi, natomiast zakładam, że nauczenie się funkcjonowania bez nogi ja to jeździłem, nie jest, tak, ale tego się nie robi w jeden dzień, nie? No, jeździłem 3 lata na wózku na początku, to wiesz, to przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że nawet jak nie pijesz fizycznie, to ja tak jeszcze miałem myślenie pijane przecież. A nie piłeś już wtedy? No tak? Cały czas piłem, z przerwami. Mhm. Potem jeszcze piłem i w tym ośrodku też piłem, bo to nie było miejsce dla mnie. Ja tam owszem, zająłem się różnymi rzeczami pod tytułem kącik komputerowy, wydawałem też gazetkę. Widzisz, jak przebiegle nazwałem ją nieregularny tygodnik lokalny. A czemu nieregularny? Bo giganty. Także było wiadomo, jak jest lato, to Rafała nie będzie z miesiąc, może parę tygodni. Czasami mnie przywozili. Wiesz, to tam nie wiem, czy tam było też wymienione. Ja właśnie nie chciałem tutaj robić jakiejś licytacji, kto ile pił, ile stracił i tak dalej. Natomiast to jest właśnie, warto było o tym powiedzieć po to, że co można zyskać. Nie? Że ten dziad leżący na ławce zaszczany, co potem jednak osiągnął. Ale wracając do tego ośrodka, no to przywozili mnie też z SOR-u. Wiesz, no połamane żebra, skopany, bo na przykład nie chciałem, nie skradziony laptop, czy aparat fotograficzny, bo mi się zachciało nocnych zdjęć, a łobuzy wiedzą, gdzie są zaułki bez monitoringu. Sprawa umorzona i koniec. I no tam mi tak mijał czas. Właściwie to jest takie miejsce już tylko w jedną stronę,
rzadko kiedy. No ja znam tylko oprócz siebie dwa przypadki, które opuściły taki przybytek. Ja się tam bardzo źle czułem, bo to jest miejsce przygnębiające. Nie masz w zasadzie przyjaciela, drugiej duszy. Najważniejsza jest kawa, telewizor, papieroch. I tam są ludzie no, fatalnie do siebie nastawieni. Jadą na tym samym wózku dosłownie i w przenośni, a są dla siebie wilkiem. To jest straszliwe. Dlatego ja stamtąd uciekałem, bo właśnie mówię, miałem fajowo. Nie? To w Rock Cafe, to gdzieś tam właśnie z tymi ludźmi, z którymi mogłem na różne tematy porozmawiać i o muzyce też. I to mnie jakoś trzymało przy życiu jednak. I tak byłem i tak właściwie no, bez perspektywy, bo mając jakiś tam zasiłek, te paręset złotych i nie mając nikogo wokół siebie, bo wszyscy przecież się odsunęli, co masz zrobić? Gdzie jest jakiś taki pas startowy? Tego brakuje, wiesz, takie lotnisko, żebyś ty wystartował, bo nie ma jak z plecakiem i z paroma stówami, zwłaszcza jak jesteś niepełnosprawny, bo teraz mi powiedz, no to wiesz, no, każdy ci doradza, to pójdziesz do Biedronki, pójdziesz gdzieś tam, no wystawiaj towar w Biedronce, nie? Bez nogi. To już takie tam. I przede wszystkim jest przygnębienie straszliwe. No pograniczu z depresją. Jaką masz wizję, że jeszcze założysz rodzinę, że jeszcze coś osiągniesz, że jeszcze coś zrobisz? No żadna. No ale jest 17 rok, ja jestem sobie już tam dwa lata w tym ośrodku, bo od 15 roku i pojawia się animatorka nowa od sali, od zajęć plastyczno-technicznych. A ja prowadzę ten kącik komputerowy. A skoro wydaję tą gazetkę, no to nawiązujemy mailową łączność między biurem, bo ona więcej w biurze niż w tej sali animacyjnej. Więc ja już ze sfery takiej technicznej, co jeszcze ma zawierać gazetka, jakieś tam sprawy lokalne, no to trochę prywaty tam zacząłem pisać. Flirtować zacząłeś. Flirtować, tu wiersze, tam jakieś zdjęcia, opowiadania o sobie i swoje stare numery, które gdzieś tam miałem na wirtualnej. I no tak się zaczęło, że robić się fajnie, miło. Nie? Potem, bo to w skrócie trzeba powiedzieć, bo się nie da całości. Oczywiście zakazane są takie, tak jak nauczyciel uczeń, no to tutaj nie może być przecież pracownik i mieszkaniec ośrodka. Ale tak się stało, że zaczęliśmy randkować. Te weekendy były coraz intensywniejsze, coraz piękniejsze. I no, no trochę właśnie. Cię podleczyła ta miłość. No jeszcze nie. Jeszcze piłem. Jeszcze piłem, robiłem giganty, ale właśnie w 18 roku, bo moja data to jest taki 19 stycznia, właśnie 18 rok, to jest taki punkt zwrotny, kompletny. Widzisz tu mnie, ja nie wyszedłem przez dno, tylko przez miłość. Ale tu jest najważniejszy też taki atrybut tego wszystkiego. Nieważne dla jakiego powodu rzucasz alkohol, ale jak już się przeistoczy w to, przekonwertuje, że ja czuję już wtedy jakąś korzyść z tego i mówię, o kurde, jak fajnie. Nie? I tak jak byłem egoistą, jak wszystko robiłem, żeby chlać, to teraz będę egoistą w drugą stronę, że mi się opłaca być trzeźwym, że ja znowu poczułem, jak jest fajnie razem ugotować coś. Ja miałem kiedyś pełno różnych pasji. Jak razem jest fajnie gdzieś pójść, jak u mnie w domu było ciepło, miło i tracąc ten dom, dzisiaj ja to wiem, ja płakałem, jak dostałem chatę. I to ja, wiesz, jak jesteś bezdomny, to ja nie myślałem nawet o tym cieple, o ognisku domowym w takim znaczeniu właśnie, że wiesz, zapach chleba, herbaty, kakao ciepłe, a synku, coś byś tam zjadł, wiesz, kolacja, ciepła atmosfera, miło, fajnie jest i zapach z łazienki, bo ktoś się kąpał, szampon, bambino. Mhm. Wiesz, ja marzyłem, żeby mieć ściany. Ja płakałem, jak dostałem chatę, jak dotykałem zimnych ścian i sufitu. No sufitu nie dotykałem, ale że mam, nie? Mury. To jest tak, to wiesz, ta niepełnosprawność tak nie boli, jak brak chałupy. No brak tego budynku. Na razie mówię tylko chociaż o tych ścianach i suficie. I
przypominając sobie niejako te dwie wcześniejsze terapie, czy trzy, bo ja tą trzecią nie traktuję jako taką skończoną, że rzetelnie, że ja, tak, że ja tego chciałem, tylko ta przymusowa właśnie, ja właściwie to nie pamiętam, to zostaje ta wiedza i te pewne różne nazwania tych mechanizmów, no wszystkiego, to się później przydaje. To bardzo ułatwia właśnie to trzeźwienie. A tym bardziej jeszcze to, ten powrót taki sentymentalny do tego, co było kiedyś. I w tym momencie ja mówię, kurcz, no to, to już będzie to. I to było po tym moim ostatnim pobiciu, jak mnie przywieźli. Ja już to wiesz, ledwo jeszcze, bo to przez ponad 2 miesiące, to ani kasznąć, ani nic. Pobite żebra, 2 złamane. I to jest taki punkt zwrotny, który jest w mojej książce, bo właśnie się drukuje. Jak mi Laura filmowa, ja mam zmienione imię specjalnie. Tej partnerki. Tak, tej właśnie z sali, z tamtego ośrodka i mi daje karteczkę wiesz, ze smutnym emotikonem kocham cię. A tu mi łzy i to jest ta moja data, 19 stycznia. No i później, wiesz, no wszystko fajnie. Ja w 2018 roku powstaję z wózka z determinacją. Przypadkiem poznałem młodego chłopaka, który schodzi też w szpitalu z innego powodu. Się poznaliśmy tam. On schodzi z łóżka, ja mu patrzę, co on robi. On ściąga spodnie z nogą. Kurczę, nic nie wiedziałem. Chodzisz prawie normalnie. Nie? Coś tam kuśtyka i on mi mówi, weź działaj, załatwiaj sobie nogę. Bo ja nie chcę żadnego sztucznego elementu przy sobie. Jakoś tak, wiesz, to mnie odpychało. Nie wiem, czy brzydziły jakieś... No nie wyobrażałem sobie tego. Także 3 lata jeździłem na wózku, ale jak zdobyłem nogę, no to było coś pięknego. Wiesz, te pierwsze kroki, to wszystko, to było takie wzruszające. No, jest różnica, jest, bo na wózku są, no, wiesz, to jeszcze też nie ma się co cieszyć, bo to są, no może być różnie. No, to są wielkie obciążenia kręgosłupa, to jest obciążenie drugiej nogi, ale póki co na razie mogę chodzić. No i opuściłem mury właśnie też ośrodka. Jesienią się wyprowadziliśmy razem, bo ona wynajmowała gdzieś tam pokój, bo jest spoza Gdańska była. I zamieszkaliśmy razem. No ale bardzo krótko to trwało. I teraz jest punkt tak cholernie silny w tym moim trzeźwieniu. Ja jestem od stycznia parę miesięcy trzeźwy. Trzeźwiejący, nie trzeźwy. I lecę do siostry do Anglii na chwilę, a ona mi wysyła SMS-a, że była ze mną z litości. Wyobrażasz sobie, co się ze mną działo? Ja się trząsłem. Do pubu blisko. Ja to nazwałem w swojej książce chodzenie przy otwartych kurkach z gazem, z otwartym ogniem. I mówię, dziewczyno, co ty zrobiłaś? No i zaczęła być walnięta. Albo z premedytacją, bo wiedziała, że jak będę pod skrzydłami siostry, to ja sobie nic nie zrobię, nie polecę gdzieś do pubu i tak dalej. Ja to wytrzymałem. Ja to wytrzymałem, ja ryczałem. To były jedne z moich pierwszych płaczy bez alkoholu, prawdziwy, rzetelny, męski, mocny płacz, dławiący się ja w tej poduszce i zaciskający pięści. I mówię, jeżeli to zrobiłem, to mnie już teraz nic nie ruszy. Wróciłem. Bardzo nam się źle układało. W ogóle się nie układało. Bardzo długo nie mogłem zrozumieć, dlaczego tak zrobiła, ale to wychodziło też tam z jej problemów, z jej psychiką. No jeszcze byliśmy 2 miesiące pod jednym dachem. Było ładnie do końca umowy. To jej pomysł. Bzdura totalna. Ale spotkałem Marka też, kolegę, na tym imieniu i jemu zostało niewiele życia. On wiedział, że za miesiąc umrze na raka mózgu. Z przerzutami, a zaczęło się od czego innego. On mnie prosił, błagał mnie, Rafał, chodź, pójdziemy 0,7 wypijemy, będzie fajnie. Marek, to już my możemy pójść na pizzę, na kole, ale nie ma już żadnego powodu. To tak mnie wzmocniło, nie ma żadnego powodu, nawet jak ktoś z bliskich odejdzie. Ja wiem, że to nie jest powód do tego, żeby sięgnąć po kieliszek. To jest fantastyczna sprawa właśnie. No. Żeby się opłacało i żeby dostrzec te właśnie wartości, które były kiedyś. Bo każdy z nas przecież je miał kiedyś. No, czuł, dotykał.
To są świetne. I dzisiaj, wiesz, jak ja wracam sobie zimą, myślałem, czy nawet tak jak teraz było zimno, otwieram swoje drzwi, swój zamek, przekręcam, mówię, a teraz mogę sobie zrobić gorącą herbatę. To się tak docenia, dopiero dzisiaj. Czyli na zasadzie tego kontrastu dopiero, tylko szkoda, że tak późno i szkoda, że trzeba to przeżyć, nie? Że tyle ludzi dookoła mówi, ale nikt nie wierzy, że nie ma picia kontrolowanego. Ja wiedziałem, że nie ma, więc mogłem pić, ale też robiłem eksperymenty i też miałem to samo poczucie, co dużo alkoholików, że a może to właśnie ja tu zostałem zesłany jako ten jedyny. To jest, Mesjasz. Ja tak właśnie nazywam. Ja, Mesjasz. A może to właśnie ja. I ja pokażę światu, że te miliony. Egocentryzm to jest taka immanentna cecha chyba większości alkoholików. Się śmieję, ja prowadziłem kalendarz, ale ten kalendarz właśnie polegał na tym, że no ale to wiemy o co chodzi. Że zaznaczałem sobie, a tak manipulowałem z sobą w dwie strony, bo zaznaczałem sobie poniedziałek, środę, świetnie, to ja sobie do piątku nie będę pił, zielona kreseczka, w sobotę sobie wypiję, w niedzielę, a od poniedziałku znowu sobie ponotuję i wiesz, te flamastry zielone fajnie, ładnie wyglądały, że wcale tak dużo tych czerwonych rzekomo nie ma, ale jeszcze fajnie mogłem siebie wyrobić na drugą stronę, bo jak przyszła sobota, napisałem, w głowie sobie założyłem, że w sobotę sobie wypiję, ale właściwie po co? Nie? Ja dzisiaj znowu nie wypiję, zrobię sobie flamastrem zielone, może sobie jutro wypiję. Tylko oczywiście wiesz, że to po co to służyło. A potem jak już była niedziela, to czy wypiłem, czy nie, to i tak później leciało tydzień, bo musiałem się nagrodzić, bo skoro tyle dni nie piłem, no to teraz potrójnie. No. Także to jest bzdura totalna. I szkoda, że nie można w to uwierzyć, że rzeczywiście, że jak wyjdziesz na te dwa piwa, no to ci się tylko uda parę razy. No, bo to właśnie... Szybko się wraca. Kiedy wpadłeś na pomysł, żeby zacząć tą swoją historię trochę opowiadać też szerszej publiczności i założyłeś ten kanał na YouTubie? No to, może zacznijmy właśnie od tego, że jak już się rozstaliśmy z Laurą, musiałem wynająć pokój. Bo musieliśmy oddać tamtą chatę. I jak ja trzeźwiałem. Jest 2019 rok, ja musiałem sobie znaleźć pokój, przecież jak się rozstaliśmy. I wróciłem do muzyki. Kupiłem sobie jakieś proste tam instrumenty, są sample przecież ogólnodostępne i darmowe, i płatne. I wynająłem mieszkanie, pokój wynająłem u muzyczki. Ja szukając już pokoju, z determinacją patrzyłem, co tam jest w ogóle. I zobaczyłem, że jest muzyczką, że jest pianino i tak dalej. I zająłem się wierszami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Teraz mijałem plac teatralny, a ja tam półtora roku temu śpiewałem pod tą tablicą. I wiesz, to mi dało takie, to była taka fajna moja lokata uczuć w nutach, to było nieprawdopodobne. Bo ja tutaj tak, sterownik MIDI, flet, obój, słuchawki, słucham, tu rozstanie z Laurą, łzy mi ciekną, słowa ciężkie, no to wiesz, bo to nie tylko wojna, to tam cała sinusoida uczuć, o tych nieprzyjemnych po tą miłość i nadzieję. Ja tam płakałem, że dlaczego ciebie tu nie ma? I zrobiłem, opracowałem 13 wierszy. Mieliśmy parę występów, bo no właśnie, założyliśmy jeszcze, zdążyliśmy przed, wtedy epidemia to się nazywało, dosłownie parę dni założyliśmy Stowarzyszenie Kultura Bez Barier, bo ja chciałem robić takie prelekcje, nie? Jako natif i żeby dochodzić przez kulturę i sztukę do ludzi wykluczonych, gdzieś tam więziennictwo, jakaś trudna młodzież, wiesz, tu trochę muzyki, wiesz, dla mnie to niekoniecznie wojna to świst kul kiedyś tam, tylko tak naprawdę już abstrahując od, gdyby nie było teraz nawet Ukrainy, no to to, co się dzieje na świecie, to w ogóle to jest taka wojna, nie? I my zdążyliśmy parę razy tylko wystąpić właśnie w tym ośrodku dla osób bezdomnych, gdzieś tam też seniorom, ale musieliśmy zawiesić, bo nie można było wtedy, już wiadomo, co było dalej. Później się przeistoczyło w pandemię. A ja w 2020 roku tak usiadłem i mówię, kurczę, no kiedyś tak lubiłem tą telewizję, ja zawsze byłem po drugiej stronie kamery, nie bardzo z tej, ale spróbuję, warto przekazać, cholera jasna, tyle
tyle zła jest przez ten alkohol, tyle tego płaczu, tyle sam narobiłem złego. Powiem ludziom, ale z założeniem takim, że nie konfabuluję, mówię o sobie, mówię szczerze, no oczywiście zostawiając jakiś tam margines intymności, opowiadam wszystko. I dzisiaj jak obejrzę te pierwsze odcinki, no to to jest, wiesz, no to straszny, straszny smutek, jakiś taki brak pewności siebie. Dzisiaj też to nie jest jakiś taki, nie jestem taki, jaki chciałbym być, no, ale jest to odważniej. No i okazało się, że jest taka potrzeba, że no jest to jednak temat niszowy, bardzo mało transparentny, nigdzie tego nie widać, natomiast jak już ludzie piszą, to się okazuje, że właśnie jest to potrzebne, że się zapisują na terapię, bo ja stawiam na terapię głównie, nie? Żeby poznać jednak, jak to wszystko działa. I są dobre wyniki, są podziękowania. Jesteśmy parę lat, bo parę lat, no to 3 lata dopiero jest kanał, to jest misja. No, mimo tych wielu takich doświadczeń, naprawdę takich skrajnie trudnych i pewnie po których nie jeden człowiek się w ogóle załamuje i poddaje i tak naprawdę wegetuje do końca życia, to ty jednak spróbowałeś zrobić coś więcej i też wyjść z tej swojej takiej strefy komfortu i zacząć w ogóle podróżować nawet, tak? Tak. W 21 roku właśnie wsiadłem na skuter inwalidzki. Skąd ten pomysł w ogóle się wziął? No był spontan. Ja mówię... Poszukam siebie, poszukam czegoś nowego, zaryzykuję, chcę wyzwania. Kupiłem sobie namiot dwusekundówkę, śpiwór, parę rzeczy ze sobą zabrałem, wsiadłem i pojechałem przez Mazury do Krakowa. Takim właśnie piartkiem. 43 dni, 1600. To jest taki wózek elektryczny, taki inwalidzki. Tak. Taki, który bardzo powolutku się tak posuwa. No, do 25. Aha. Ale to i tak... To jaka trasa, ile kilometrów to było? 1660, w tym i z powrotem. Ile trwała ta wycieczka? 43-4 dni. No. I samemu? Samemu. Ale obejrzał mnie właśnie, i to tutaj to jest fantastyczna sprawa, obejrzał mnie Wacław z Jaćmierza, to jest powiat Sanok, czyli góry, Beskid Dolny. Drugi biegun w ogóle tak, w ciebie. No. I mówi, on jest amputowany. No dalej kumpla sobie nie mogłeś znaleźć. No, to on mnie znalazł. On jest amputowany bez dwóch nóg. Zbudował sobie przyczepkę w ciągu roku. On ma jeszcze bardziej, jeżeli można w ogóle skalować, on ma jeszcze bardziej inwalidzki skuter niż ja. Moim to jeszcze tak, można porajdować. Jego jeździ do 15 km na godzinę. Wybudował tą przyczepkę, styknęliśmy się na Facebooku i teraz 3 czerwca jadę busem, też z przyczepką, tylko kupną, do Sanoka, tam do Jaćmierza i ruszamy w drogę stamtąd, flanką wschodnią, przez Białowieżę, Mazury do Gdańska, a ponieważ on jest z gór, to wypada mu i on chce zobaczyć morze, chce jeszcze wskoczyć na Hel. Także to codziennie po 20-30 kilometrów. Mhm. Przygoda nieprawdopodobna. Ale też na wózkach, czy tym busem będziecie? Skuterami, no gdzie tam busem? Dwa skutery z przyczepkami po 20-30 kilometrów. Tankowanie prądu, gdzie się da, to remiza strażacka, to jakiś kościółek, ludzie prywatni i tak dalej. Ja się wtedy przekonałem, że bardzo otwarci są Polacy. Tak lgnęli do mnie, zapraszali, a wałówka mi na drogę dawali. Dziękuję serdecznie, wiesz, i te wszystkie te widoki, te sady nasze piękne, pola, to jest coś nieprawdopodobnego, bo jak wsiadasz w auto, no to co, wsiadasz w punkcie A, wysiadasz w punkcie B. Chcesz jak najszybciej dotrzeć, tak. Tutaj cała podróż jest w ogóle istotą. A tutaj duktem leśnym, cisza, bo to silnik elektryczny, aparat fotograficzny i będziemy robili codziennie relacje, odcinek będzie właśnie na kanale. No to jestem ciekaw. To ja zachęcam też naszych widzów, bo 3 czerwca to już zaraz i kanał się nazywa Test Misja na YouTubie. Rozumiem, że będą relacje takie, będziesz wrzucał informacje i filmy z podróży. A my się nazywamy Naładowani. I taka będzie playlista. Naładowani, wiesz, mamy power, siłę, fantazję, moc plus naładowani, bo elektryczne skutery. Także to będzie na pewno niesamowita wyprawa. Przez dwa miesiące. On śpi w przyczepce, tam ma toaletę i ręczny wózek.
Tylko trzymam kciuki, żeby za dużo nie padało, bo podejrzewam, że podróżowanie w deszczu to już tak romantyczne nie jest. No nie jest. I zimno. Zimno, no. Kurczę, chciałbym jakoś to mądrze spuentować, ale obawiam się, że nie jestem w stanie. Dziękuję ci, Rafał, że przyjechałeś do mnie z Trójmiasta, żeby opowiedzieć tą historię. Ja mam nadzieję, że widzę, jak oglądacie to, jeżeli uważacie, że wam w życiu jest ciężko, to przypomnijcie sobie historię Rafała, który tracił zdrowie, prawie życie. A mając 50 lat na karku, mam wrażenie, że zaczyna odżywać na nowo i trochę młodość przeżywać po raz kolejny. Tym razem na trzeźwo, na szczęście. Tak, nie byłoby tej 50 w kwietniu, gdyby nie te 5 lat w styczniu, czyli teraz 6 rok. Mhm. Dzięki, Rafał, za przyjęcie. Dziękuję serdecznie. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.